Kochani, chciałem Waszą uwagę dzisiaj zwrócić szczególnie na właśnie te słowa Pana Jezusa: nie zostawię Was sierotami. To mówi Pan Jezus o sobie, tak? Nie zostawię Was sierotami w związku z tym, że odchodzę z tego świata. Pan Jezus to powiedział przed swoją śmiercią. Przed swoją śmiercią. I kiedy odchodzi z tego świata, to my coś tracimy. I możemy być przestraszeni, że tracimy bardzo dużo, że możemy się poczuć sierotami. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus jest dla nas i On sam ma tę świadomość i tak się czuje. Jest tak dla nas ważny, że kiedy On umiera na krzyżu, to zostawia nas sierotami, tak? Ale uspokaja nas, że przyjdzie powtórnie i przez Jego zmartwychwstanie, potem zesłanie Ducha Świętego, a w końcu ostateczne, powtórne przyjście w czasach ostatecznych. Pan Jezus wróci do nas. Co tu jest takiego ważnego? Przede wszystkim to, że nasza więź z Panem Jezusem jest taka jak z najbliższymi, jak z Ojcem, jak z Matką. Kiedy tracimy Ojca, Matkę, stajemy się sierotami. Kiedy tracimy Pana Jezusa, stajemy się sierotami. Jest zupełnie sprawą zasadniczą, żeby była w nas taka więź z Panem Jezusem. Zobaczcie, wszyscy dźwigają różne problemy. Jedni są chorzy, inni są smutni, mają najrozmaitsze zmartwienia. Chodzimy po tym świecie zaniepokojeni. A wszystko to wynika z tego, że za mało mamy tej więzi dziecka z Panem Jezusem. Pan Jezus jest jeden, który nas nie zostawia sierotami. Rodzice nam umierają. Umierają też nasi przyjaciele, umierają nam. Nawet nasze dzieci czasem umierają jeszcze za naszego życia. I to sprawia często, że ludzie chodzą, no nie tylko smutni, ale zrozpaczeni. Przeżywają strasznie. Tymczasem Pan Jezus mówi, że On przekreśla całkowicie to nasze sieroctwo. On przekreśla to nasze sieroctwo. Świat nie będzie mnie oglądał, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. Wzywa Pan Jezus do życia bliskiego ze sobą.
Ja zawsze tak, no, przyznam się wam, no jest mi smutno, jak no czasami tak człowiek tak mówi, tak z przekonaniem, tak, no a potem ktoś przychodzi, oj tak, taki jestem samotny, tak mi jest ciężko, tak się boję. Wiem, wszyscy jesteśmy słabi, ale spróbujmy wzbudzić w sobie to poczucie więzi dziecka z Panem Jezusem i z Bogiem Ojcem. To sprawia, że nie jesteśmy sierotami. Pan Jezus przez to, że umiera i zmartwychwstaje, daje nam Ducha Świętego. Ducha Świętego nam daje. Gdybyśmy chcieli zapytać, po co w gruncie rzeczy Pan Jezus przyszedł na świat? Tak, świat, no, ma wiele na sobie, co widzimy gołym okiem, zła i grzech. Gdyby Pan Jezus nie odkupił tego świata, czyli nie wyzwolił go z grzechu, to nikt nie byłby zbawiony. A Pan Jezus nas odkupił i przekreślił nasze grzechy i dzięki temu możemy być zbawieni. I co jest tym głównym, a właściwie można powiedzieć jedynym owocem, tak? Owocem tej śmierci i potem zmartwychwstania Pana Jezusa. Po co było to wszystko, co żeśmy teraz przeżywali? Niedawno, od Wielkiego Czwartku przez Wielki Piątek, sobotę, niedzielę zesłania Ducha Świętego. I dziś już mamy 6 tygodni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Po co to wszystko? Po co to wszystko? No, wielu ludzi rzeczywiście nie bardzo, no jakoś tak wie, po co to wszystko. I przez to nie korzystamy z tych darów Bożych. A Pan Jezus po to przyszedł na świat, po to umarł i po to zmartwychwstał, żeby nam tu dać na ten świat Ducha Świętego. Ksiądz Wojciech dzisiaj już o Duchu Świętym trochę powiedział. Ja tylko chcę, może tak krótko jeszcze wyjaśnić, że mianowicie, bo tą tajemnicą Boga jest to, że no, w Bogu jest właśnie bogactwo 3 osób. I nie zagłębiając się, nie próbując zrozumieć, bo nie jesteśmy w stanie, zauważmy to, że Bóg jest naszym Ojcem, tak? Czyli się nami opiekuje. Czyli nawet jeżeli ludzie nas zawiodą, to Bóg nas nie zawiedzie i zawsze nie będziemy sierotami, bo mamy Boga, w Bogu jest ojcowstwo nasze. On jest naszym Ojcem. To jest Bóg Ojciec. Bóg Ojciec jest duchowy, duchowy, to znaczy niematerialny, tak? Nie ma rąk, tak? Nie wygląda tak jak człowiek. Mimo że malarstwo czasami go, czy rzeźba, zwłaszcza średniowieczna, przedstawiała jako osobę taką, jak Pan Jezus. Ale to nie jest prawidłowe.
Ojciec jest Bogiem duchowym. Ale Bóg duchowy to jest taki, że nie bardzo mamy do Niego dostęp i jest taki odległy i nie wiemy, jak Go w ogóle chwycić, jak Go poznać, jak się z Nim spotkać. Dlatego w Bogu jest Syn, który jest człowiekiem tak jak my. Syn Boży jest człowiekiem i to jest po to, żeby w Bogu był ktoś taki bliski, że można do Niego podejść, można Go wziąć za rękę, można Go dotknąć, można Jego ran dotknąć. Można nawet Go przytulić. Można. Bóg Jezus to jest druga osoba. I Duch Święty to jest ten, którego posyła Ojciec i Syn, posyłają Go razem do stworzonego świata, czyli do nas. Duch Święty stworzył świat, unosił się, jak mówi Księga Rodzaju, nad wodami i wtedy właśnie się zaistniał świat. Później stąpił, jak dzisiaj ksiądz Wojciech mówił, na człowieka, który był z początku martwy i uczynił go żywym, tak? Duch Święty daje życie. Jest to moc Boża, ale to jest odrębna osoba. Duch Święty daje nam wszystkim życie. I dzięki właśnie Duchowi Świętemu my mamy to wnętrze, to serce nasze właśnie napełnione tą radością bliskości Boga. Nie zostawię was sierotami, możecie się cieszyć, że jestem z wami. A w jaki sposób to poczujecie? Poczujecie to, bo Duch Święty będzie w waszych sercach działał, będzie żył, będzie was poruszał. Zobaczcie, ostatnie tutaj tego fragmentu, tej perykopy, zdanie. No, to jest właściwie tam w poprzednim akapicie ostatnie. Przeczytam. Święty Jan właściwie przekazał te sformułowania takie, na których cały Kościół potem teologię zbudował. Są niesamowite. Ja chcę wam na jedno zdanie tylko szczególnie zwrócić uwagę. Wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. Pan Jezus żyje po swojej śmierci, nadal żyje, zmartwychwstały. Tak? I On żyje, a wy, my, tak, żyć będzie. Pan Jezus otrzymał po zmartwychwstaniu od Ojca życie wieczne w ciele i my również będziemy żyć, czyli życie wieczne otrzymamy od Boga i będziemy żyć życiem wiecznym. Ponieważ ja żyję, wy żyć będziecie. Czyli Pan Jezus daje nam życie wieczne. I nie tylko nie zostawi nas sierotami, ale zabierze nas do nieba, do swojego domu, do Ojca. I Pan Jezus to stwierdzenie o tym obdarowaniu nas życiem wiecznym
podsumowuje takim zdaniem, i ja chcę to wytłumaczyć, to zdanie, bo to jest zdanie, które jest no, jakimś niezwykłym objawieniem. W owym dniu, tak, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus zmartwychwstanie, już będzie żył i nas obdaruje życiem wiecznym. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. No pewnie na pierwsze, tak? Pierwsze wrażenie jest takie, że zupełnie nie wiadomo, o co chodzi. Otóż tak, Pan Jezus mówi, ja jestem w Ojcu moim. Pan Jezus już wcielony jest człowiekiem, ma ciało i po zmartwychwstaniu to ciało już jest chwalebne. I Pan Jezus z tym swoim ciałem jest w Ojcu swoim. Czyli Pan Jezus jako człowiek wcielony i Bóg jednocześnie jest w swoim Ojcu, jest ze swoim Ojcem połączony, jest w jedności ze swoim Ojcem. Nikt z nas, nam się wydaje, że to nic prostszego. Kochani, my się tak modlimy, tam do Boga zwracamy i tak dalej. I my nie myślimy zupełnie o tym, że my byśmy zupełnie nie mogli do Boga się zwracać. Zupełnie nie mogli do Boga mówić Ojcze. Zupełnie nie mogli pokładać w Nim nadziei, gdybyśmy nie mieli dostępu do Ojca. Bo dostęp do Ojca tak naprawdę ma tylko Pan Jezus, bo On jest Synem Bożym. Tylko Ojciec i Syn są w jedności, ale Syn już jest człowiekiem, już jest w ciele zmartwychwstałym, tak? Czyli Pan Jezus jako człowiek jest już ze swoim Ojcem i ma życie wieczne ze swoim Ojcem. Ja jestem w Ojcu moim. To właśnie takie lapidarne zdanie, tak? W Ojcu moim. To tak jakby sobie, to można tak sobie nawet obrazowo tak wyobrażać. W Ojcu jestem. Tak jakbym był w, no nie wiem w czym. Bym był na przykład, jestem w domu, tak? To jestem wewnątrz czegoś. I wtedy dom mnie otacza, a ja jestem w nim, tak? To Pan Jezus, człowiek, i Bóg zarazem, Syn Boży, jest w swoim Ojcu. Ojciec Go otacza. Pan Jezus należy do Ojca. Jest tak jakby wewnątrz swojego Ojca. Czyli jest właśnie, no, ma tą pełną taką, mówimy, zjednoczenie z Ojcem. Pan Jezus jest z Ojcem w bliskości. I naprawdę, kochani, my nie moglibyśmy tak być z Ojcem w bliskości. To, że mówimy do Boga Ojcze nasz, to zawdzięczamy tylko temu, co Pan Jezus powiedział tam dalej i zaraz to przeczytamy, że to Pan Jezus nam daje to, że my możemy do Ojca Boga zwracać się Ojcze, że ten Ojciec jest bliski nam, że to On jest nam dany jako Ojciec. Bóg nieskończony, Bóg duchowy, Bóg nie wiadomo w ogóle jaki, taki, który nie wiadomo kim jest i jak, nieznany, tak, człowiekowi. Przez Pana Jezusa jest objawiony. Przez Pana Jezusa mamy do Niego przystęp. I teraz Pan Jezus mówi, a wy we mnie i ja w was. Więc teraz Pan Jezus
Pan Jezus nas wszystkich bierze i łączy ze sobą. Tak? Jak Pan Jezus mówił, że jest dobrym pasterzem, to jak to przedstawialiśmy? Że Pan Jezus występuje pierwszy, a my za Nim jak te owieczki jedna za drugą idziemy, tak? Czyli Pan Jezus jest pierwszy, On nas prowadzi, my za Nim. A Pan Jezus mówi, wy teraz jesteście we mnie, tak? Czyli my należymy do Pana Jezusa, my jesteśmy z Panem Jezusem w jedności. Z Panem Jezusem w jedności. Wy jesteście we mnie, a ja, Jezus, jestem w was. Jesteśmy z Panem Jezusem. Dlaczego to jest możliwe? Dlatego, że Pan Jezus jest człowiekiem i my jesteśmy też ludźmi. Dlatego to jest możliwe. A gdyby Pan Jezus był tylko takim duchem jak Ojciec, to nie byłoby to możliwe i nie mielibyśmy wstępu do nieba. Dzięki temu mamy wstęp do nieba, że Pan Jezus stał się człowiekiem, przyszedł tutaj, wziął nas, zebrał. Możecie sobie to teraz tak wyobrazić. Jeżeli wszyscy jesteśmy małymi dziećmi, to Pan Jezus tak zgarnia te wszystkie dzieci, tak je bierze razem i do Ojca prowadzi. I ponieważ jesteśmy w Jezusie, to Jezus wchodząc do Ojca nas tam wnosi, tak? Tak, tak jakbyśmy wsiedli do samochodu, a samochód wjeżdża do nieba i tam nas wprowadza. My nie możemy wejść sami, tylko musimy być w tym samochodzie, czyli w tym Panu Jezusie. To o takich najwyższych Bożych tajemnicach święty Jan mówi na sposób taki obrazowy i to jest janowy, taki charakterystyczny język. Otóż, żeby nas połączyć z Panem Jezusem, czyli żebyśmy wsiedli do tego samochodu, to co potrzeba? Potrzeba, żeby Duch Święty zadziałał w naszych sercach. On ma zstąpić na nas. On ma nas złączyć z Panem Jezusem, abyśmy byli w Nim, a On w nas. To Duch Święty nas łączy z Panem Jezusem. I zobaczcie, te pierwsze czytanie i drugie tu dzisiaj, to było o tym, jak to Duch Święty jest stopniowo przez ludzi przyjmowany. Najpierw była mowa o Samarii, tak? Pamiętacie, jak to było w Samarii? Przy studni siedział Pan Jezus i przyszła Samarytanka, tak? To jest w Ewangelii świętego Jana. To był pierwszy kontakt Samarii z Panem Jezusem. Że On że Pan Jezus tam dał się poznać i oni Go poznali i oni byli Nim zachwyceni. Ale to było za mało, bo potem Pan Jezus pewnie drugi raz tam do nich nie przyszedł. W międzyczasie była Jego ta tragedia Kalwarii i wielkie wydarzenie śmierci Jego, zmartwychwstania. A później do Samarii przybył Filip i nauczał, tak? Filip, jeden z apostołów, przybył i nauczał. I kiedy nauczał Filip,
to wszyscy Samarytanie, którzy już wcześniej coś słyszeli o Jezusie, słuchali z uwagą, tak? Przybył i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem. Zobaczcie, słuchali tego nauczania z uwagą i skupieniem. I do tego widzieli znaki, które apostołowie czynili, a które przedtem czynił Pan Jezus. I kiedy się apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli, że oni przyjęli Słowo Boże, czyli uwierzyli, to co wtedy? To wtedy wysłali apostołowie dwóch najważniejszych apostołów. Tutaj to jest wyraźne i chcę, żebyście mieli świadomość. Jest dwóch najważniejszych apostołów Kościoła. Piotr i Jan. Piotr, który prowadzi Kościół do wiary, i Jan, który prowadzi Kościół do miłości. I ci dwaj apostołowie modlili się na nich, a ci otrzymali Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi do Kościoła, słuchajcie, do Kościoła przychodzi. Najpierw, bo powiedziałem, że Pan Jezus po to umarł i zmartwychwstał, żeby wszyscy przyjęli Ducha Świętego, żeby Go mogli otrzymać. Pan Jezus zatem umarł, zmartwychwstał i w dniu Pięćdziesiątnicy został wylany na apostołów Duch Święty. I to był pierwszy kontakt nas, Kościoła, z Duchem Świętym. Później apostołowie przekazywali Ducha Świętego i Duch Święty działa i żyje w Kościele. A później, jak wynika z Pisma Świętego, z wielu jego tekstów, to działanie Ducha Świętego w Kościele będzie się wzmagało. I ono się w miarę upływu czasu, im bliżej jest czasów ostatecznych, ono się wzmaga i działa właśnie Duch Święty. I ten Duch Święty sprawia, że my, no, jesteśmy właśnie w stanie, bo nie własną mocą, jesteśmy w stanie żyć w jedności z Panem Jezusem. Tak? Po to w nas Duch Święty działa, żebyśmy byli w jedności z Panem Jezusem, żebyśmy nauczyli się Go kochać. Żebyśmy się z Nim zjednoczyli, żebyśmy nie byli sierotami. Jeżeli nie otwieramy się na Ducha Świętego, to czujemy się sierotami, sami w świecie, sami wśród różnych cierpień i przeciwności. A kiedy Duch Święty działa w naszych sercach, zmienia je. Ludzie przyjmują, tak jak my wszyscy, ludzie przyjmują sakramenty, tak? Przyjmują sakramenty, komunię świętą, spowiedź. I teraz w tym, przy przyjmowaniu sakramentów, Duch Święty w nas zaczyna działać i działa. I bierzmowanie na przykład jest szczytem takim, tego przyjmowania Ducha Świętego. Duch Święty
działa przez posługę Kościoła. Ale dlaczego, powiedzcie, jest tak, że ludzie przyjmują te sakramenty, młodzi przyjmują, tak? Ludzie przystępują latami do komunii świętej, do spowiedzi. I nieraz obserwujemy sami na sobie, że to tak niewiele zmienia w naszym życiu. A wiecie, dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, że przyjmowanie sakramentów od Kościoła musi się odbywać w atmosferze otwierania się na Ducha Świętego, czyli w atmosferze modlitwy. Jeżeli my przystępujemy na przykład do Komunii Świętej, lecimy, przystępujemy, odbiegamy od ołtarza, tak, ciach, msza święta się kończy, idźcie, ofiara spełniona, biegniemy i już życie nas pochłania. Przyjmowanie sakramentów potrzebuje modlitwy. Wtedy się spotykamy właśnie z Duchem Świętym. Potrzebujemy wyciszenia. Potrzebujemy trochę skupienia. Świat robi wszystko, żebyśmy nie mieli czasu na nic, a przede wszystkim na modlitwę. Jesteśmy rozbiegani, jesteśmy w ciągłym pośpiechu. I dlatego między innymi nie ma w nas tej otwartości serca na Ducha Świętego. A jeżeli nie ma tej otwartości na Ducha Świętego, to nie zmienia się nasze serce. Nie rozwija się ono, nie wzrasta. I nie rozwija się w naszym sercu więź miłości z Panem Jezusem. I wtedy nie czujemy się jakoś specjalnie lepiej z tego powodu, że Pan Jezus za nas umarł, zmartwychwstał, że msza święta jest. Jakże dzisiaj łatwo wielu ludzi rezygnuje, bo msza święta jest nudna. Młodzi to nudne, tak? Bo nie przeżywamy. A żeby to przeżywać, to trzeba zacząć i spróbować. Mechaniczne przyjmowanie sakramentów świętych ustanowionych przez Pana Jezusa. Mechaniczne przyjmowanie jest mechanicznym przyjmowaniem Ducha Świętego. Duch Święty, jeżeli jest przyjmowany mechanicznie, to nic w nas nie zmienia, ponieważ potrzebujemy otwartości serca. Otwartości serca. A jeżeli Ducha Świętego przyjmiemy, to zacznie w nas się rozwijać i rosnąć miłość. Miłość, którą głosi przede wszystkim właśnie w imieniu Pana Jezusa święty Jan. Miłość, tak? Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywali moje przykazania, Pan Jezus mówi. Jeżeli mnie miłujecie, bo jeżeli na przykład dziecko ma nauczyciela w szkole, którego lubi, to od razu lepiej się uczy tego przedmiotu, bo lubi tego nauczyciela. Otóż my, jeżeli miłujemy Pana Jezusa, to od razu nasze życie jest inne. A jeżeli Pan Jezus tylko w pośpiechu gdzieś tam jest przyjmowany, to
ta miłość się nie rozwija. Duch Święty sprawia tę miłość. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywali moje przykazania. A Ojciec mój umiłuje was i przyjdziemy do was i będziemy w was mieszkać, mówi Pan Jezus. Mieszkać w sercu. Nie ma innego miejsca tu w sercu dla Boga jak miejsce, gdzie się Go kocha. Jeżeli Boga się nie kocha, to ta więź z Nim jest bardzo słaba. Bo wiara bez miłości jest martwa sama w sobie. Potrzebujemy pokochać. Dlatego prosimy Cię, Panie, teraz ześlij tu na nas Twego Ducha i otwórz nasze serca, abyśmy Cię pokochali i abyś nas do siebie pociągnął, abyś był dla nas jak ten samochód, do którego wsiadamy i jedziemy do Ojca. Obyś był dla nas jak najczulszy, najdroższy, najlepszy przyjaciel. Obyśmy dzięki miłości zachowywani przykazania. Nie ze strachu, nie z przyzwyczajenia, nie z rutyny, nie. Tylko, Panie, abyśmy przyjmowali Ciebie z miłości, bo Ty jesteś naszym Bogiem. Działaj, Duchu Święty, w naszych sercach. Działaj. Tak Cię bardzo, bardzo prosimy.
Kochani, dziękuję za wspólną modlitwę. Zapraszam w przyszłą niedzielę. Szczęść Boże.